wszystko w porządku? Nigdy nie było lepiej. No nie wiem. Nie możesz tam wyjść. Spokojnie! Chryste, jesteś naćpany. Dzisiejszej nocy przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi. Pieniądz to pieniądz, nie ma co pierdolić. To nie jest życie. Obudźcie się, kurwa. Co cię ugryzło? Johnny! Zaczekaj. Nie rób tego. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Chodź tu. Pieprz ten zespół, to nie twoja publika. Zrób coś po swojemu. Ty sukinsynu. Będzie mi ciebie brakowało. Do zobaczenia, Kelly. Spóźniłeś się. Kręcisz mnie, jak się na mnie złościsz. Wsiadaj, zanim się rozmyślę. Silverhand! Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż to. I nie waż cię zdejmować. Nasza robota? Wayland odwraca uwagę Arasaki od wieży. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Nie jesteśmy harcerzami. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Potem mamy mało czasu na ucieczkę, pamiętaj.
nie doberze ochoty. Nie ma czasu na szperanie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej. A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to netrunnerka. Dalej! Przygotujcie się! Patrz na tego oficera! Jest twój! Zostaw trochę dla mnie! Zabiję! Murphy. Johnny, ładunek. Jak nazywała się ta bomba z Bushido 2? Kończ, musimy się stąd zwijać. Miazgotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny. Uciekajcie! Strzelaj w kable! To jeszcze nie koniec. Muszę to wpiąć do wewnętrznej sieci. Kurwa! Wcale nie chodzi o obalenie jebanego pomnika, tylko o tę dziewczynę, tak? Nigdy nie zrozumiesz, o co chodzi. Masz 4 minuty. Śmigłowiec nie będzie dłużej czekał. Otworzyłam drzwi. Uważaj na synów zaraz. Kocham cię, Spider. Cały świat mnie kocha. Kurwa! Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. Fajny lodołamacz. Zagraniczny. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Pomożesz? A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, ty, jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta. Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe, teraz uciekaj. Posuwają się do góry. Pędź na dach. Jezu, to Adam Smasher. Murphy? Drzwi zamknięte, ale długo nie wytrzymają. Biegnij, Johnny. Pędź jak wiatr. Smasher. Mówiłem, Silverhand. Mówiłem, że cię w końcu zabiję. はい、まだ生きています。わかりました。向かいます。Jeszcze raz. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiał rozszczepiany? Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał?
Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Chyba szef jest z was niezadowolony. Matsusy. Ciągrzec-hana-siosru. Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. Ale są losy gorsze od śmierci. Nie chciałem, żeby zginął. Nazy konoju na kotu. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga sha wa chigau. Sha wa yuben daga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi san ga aru. Hajimero. A ty? Kim jesteś? Ciężka była. Doprowadziłem cię do niej. Wszyscy inni też nie żyją. Arasaka-sama, otou-sama no satsugai-han wa nitsukemashita. Kono onna de machigai arimasen. 1時間後には着くかと Milcz.
ひどい匂いだ。Słyszysz mnie? Potrzebuję pomocy. Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa. Oboje potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego Ripperdoka? Znam kogoś. Musimy znaleźć się u Rippera. I to szybko. Wiktor poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieźć. Dzwoń. Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pani poza strefą. Przyjedź po mnie. Zabierz mnie do Wiktora. Mistis ezoterik. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan jej nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę ją podpiąć. Dobra, przenosimy ją. Wyślizguje mi się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Misty! Ciśnienie spada. To wstrząs neurogenny. Ona umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko. Wiem, co robię.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mojej rodzinie oraz pracownikom. Dlatego też podjąłem decyzję o tym, by podwoić liczebność personelu militarnego na terenie Night City. Prezydent Meyer stwierdzi, że łamie w ten sposób postanowienia Rosejmu, że stanowi to prowokację wymierzoną w NUSA oraz Militech. W takim razie, jak nazwać zabójstwo? Co z nią? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. Vi, słyszysz mnie? Moja głowa. Jak się czujesz? Ach, kurwa. Dzwoni mi w uszach i miałam halucynacje. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła, było głośno. Stałam na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałam ją do ludzi, ale wcale nie poczułam się lepiej. A potem, nie śmiej się, podkładałam bomby pod Arasaka Tower. Wcale się nie śmieję. Night City wyglądało inaczej. Obco. Nienawidziłam tego miasta. Jak na sny, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłaś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu. Jak to możliwe? Oboje jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Oboje? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhand, terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Pierwszy raz widzę cię zakłopotanego i zaczynam się bać. No, nie zostało ci wiele czasu, Vi. Co? Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhanda jest kopiowany do twojego mózgu i w końcu przejmie ciało. A ty zostaniesz wymazana. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Mów po kolei. Chcę znać każdy detal. No dobrze. To od początku. Na biochipie był zapisany konstrukt. Johnny Silverhand. Wpięłaś go sobie w gniazdo skroniowe i nie działo się nic niezwykłego. Do czasu, aż umarłaś. Dex strzelił mi w głowę. Dalej nie rozumiem, jak można pozbić. Miałaś kupę szczęścia. Mały kaliber. Jeden z wielu złych wyborów, Deshona. Nanoboty odbudowały ubytki. Ale potem biochip wykopał cię z drogi ku światłu. Martwi nie wstają z grobów. Oboje dobrze o tym wiemy. Chyba, że mają w głowie korporacyjną technologię, która reanimuje ich za wszelką cenę.
A świadomość? Pamięć? Moja dusza wróciła z zaświatów, jest po staremu? Pytaj inżynierów Arasaki. Oni to skonstruowali. Wiem tylko jedno. Z twoją psychiką będzie źle. Biochip traktuje stare komórki nerwowe jak nowotwór, a ciało jak skorupę, którą trzeba opróżnić, żeby mogła przyjąć konstrukt. Ty niebany terrorysta chce mnie wymazać i zastąpić we własnym ciele. On jest bezsilny, tak samo jak ty. To ślepy proces, którego nie można zatrzymać. Czemu po prostu nie usuniesz biochipu? Albo go nie wyłączysz? Jeśli go wyciągnę, umrzesz natychmiast. Kurwa, przecież widziałam reklamy w telewizji. I jak brzmiał ten slogan? Secure your soul. Właśnie. Ten chip służy tylko do komunikacji z konstruktami. Nie wiem, do czego służy. Korzysta się z niego wyłącznie w obiektach Arasaki. Pod nadzorem. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować, doradź mi, co mam zrobić. Proszę. Wiktor? Nie wiem. Misty! Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź. Zabiorę cię do domu. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłam, że umieram. I umarłam naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci, namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłam. A może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery. Jeśli będziesz je zażywała regularnie, spowolnią działanie relika. A poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie. Powoduje odwrotny efekt. Przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Dajesz mi pigułki, które obudzą tego sukinsyna i sprawią, że szybciej umrę? Przez jakiś czas będziesz czuła się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psychy. Poczujesz, że dawna wi się rozpada i staniesz się obca dla samej siebie. To będzie przerażające i bolesne. To po chuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb? Dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Mam dla ciebie coś jeszcze. Zobacz. Vic wyjął to z twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie ci szczęście? Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Misty, jeśli chodzi o Jackiego... Tak? Dużo o tobie mówił. Naprawdę dużo. Pokłóciliśmy się, zanim pojechał na waszą akcję. To wiedz, że nie był na ciebie zły. Wiem. Żałuję tylko, że nie mogliśmy przeżyć naszych ostatnich wspólnych chwil inaczej. Ale nie myśl już o tym. Połóż się, proszę. Spróbuj zasnąć.
muszę się stąd wydostać, rozumiesz? Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie, zrobię to. Może zapalić. Masz fajki? Skąd się wziąłeś? Jak to możliwe, że cię widzę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Kim jesteś? Odwal się! Dla kogo pracujesz? Siedź na dupie i tłumacz się. Kurwa. Wypierdolę z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. To jest prawie jak dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. To tylko kopia engramu. Są też inne. Zostaw mnie w spokoju! Wypierdalaj ze mnie! Tylko śmierć jest rozwiązaniem.